wczoraj po południu zaczął u nas padać deszcz. Dobrze, że ja rano wykosiłam trawnik. Trawnik kosimy raz na 3 tygodnie. Zauważyłam, że dzięki temu trawnik tak szybko nie wysycha, jest piękny, zielony. I oczywiście rabaty również, te, które są tutaj w pobliżu trawnika, są jakby dłużej mają wilgoć. Nie trzeba je tak od razu podlewać. A ponieważ wieczorem, późnym wieczorem mieliśmy bardzo silny deszcz, więc padły tutaj liście z drzew i te liście chciałabym razem z tą trawą wygrabić, ponieważ z kosiarki, gdy trawa jest wysoka, zostaje część trawy i byłoby dobrze ją zostawić, ale gdy jest wilgotno, gdy trawnik jest mokry, no po prostu wszystko się tutaj na butach, do butów się przykleja i nie wygląda to ani ładnie, ani fajnie, ani wygodnie, dlatego trzeba jednak to wszystko tutaj stąd po prostu wygrabić. Po deszczu trzeba też przycinać gałęzie, bo niestety deszcz wszystko przybija do ziemi, tak żeby można było swobodnie spacerować, a tutaj jest pęcherzynica i jej to absolutnie nie zaszkodzi. Ona lubi cięcie i co roku powinna być cięta, można ją nawet formować. Pewnie zapytacie Państwo, czy u nas już się zima zrobiła, że ja w kurtce zimowej. Otóż nie, ale są już chłodne wieczory, chłodne poranki, bo jest sierpień i gdy ja przed 5 rano wyskakuję do ogrodu wprost z ciepłego łóżka, to jest mi po prostu zimno. Dlatego zawsze ubieram się cieplej. No później, gdy zacznę już tak naprawdę solidnie pracować, rozruszam się, rozruszam kości, no to wówczas oczywiście ubieram ubrania lżejsze, bo nie byłabym w stanie pracować przez cały dzień w takim stroju, gdy jest ciepło, nie ma szans. Zaraz byłoby mi gorąco, duszno i tak dalej. Ale o poranku trzeba się ubrać, żeby się nie przeziębić, zwłaszcza gdy wychodzi się na spotkanie ze ślimakami. Pęcherznica i krzewuszka wyszczeliły pędami do góry. Mogłabym oczywiście tak zostawić, ale ja te pędy przycinam dlatego, aby nadać krzewom określony kształt, ponieważ wcale tak nieładnie wygląda dziko. Ja lubię trochę dzikości, lubię tajemnicze zakamarki, ale nie lubię jednak nadmiaru niepotrzebnych gałęzi, czy pędów, czy żeby krzewy rzeczywiście były takie naprawdę bardzo dzikie. Przycinanie krzewów to jest taka praca cały czas na bieżąco, zwłaszcza tych, którym nadajemy jakiś określony kształt, to trzeba je przycinać. Będzie strzyżenie bukszpanów, tak jak u fryzjera, elegancko chusteczka. O, tak. W tym roku muszę Państwu powiedzieć, że ćma bukszpanowa, chociaż szykowałam się na nią, nie zaatakowała. 2 lata temu zaatakowała bardzo nagle, znienacka, niespodziewanie, po 20 paru latach w ogóle jej nie było, bardzo się cieszyłam. W ubiegłym roku też była, ale bardzo nielicznie. Natomiast w tym roku jej nie ma. Ale ja muszę tutaj powiedzieć,
jeszcze bardzo zwalczałam 2 lata temu ćmę buchszpanową i rok temu też. Wszystkie napocane gąsienice od razu niszczyłam mechanicznie, nie pozwalając żadnej. I 2 lata temu było tak, że chociaż nazywa się ćma buchszpanowa, wcale nie atakuje tylko buchszpanów. Zaatakowała nasturtki. To właśnie pierwsze zauważyłam ją na nasturtki. Później zaatakowała też lagerstroemię, ale na szczęście lagerstroemię niedużo. Nasturtia bardzo ucierpiała, trzeba było po prostu ją wyrzucić, była brzydka, dlatego też w tym roku nawet nie zdecydowałam się na to, aby nasturtię sadzić do skrzynek. Buchszpany jeden wycięłam, ponieważ próbowałam go ratować, udało mi się, później znowu został zaatakowany i wycięłam i miałam taki zamiar, aby wszystkie wycinać. Ale przecież tak naprawdę, przecież te szkodniki nie są co roku, więc postanowiłam, że jednak mimo wszystko spróbuję, bo przecież nie można wycinać wszystkich roślin, bo na przykład ostatnie lata są fatalne dla ogórków u nas, przynajmniej u mnie. Ciągle atakuje je choroba grzybowa i gdybym chciała tak wszystko wycinać, bo coś jest chore, no to faktycznie w tym ogrodzie nic by nie zostało. Więc zostawiłam tutaj te buchszpaniki i bardzo ładnie tutaj już odrosły, tutaj też troszeczkę ucierpiał, jeszcze została taka plama po ataku ćmy, ale już jest o wiele lepiej. Kilka razy w sezonie przycinam buchszpany po to, żeby nadać im określony kształt. No i one wtedy tak ładnie wyglądają, zagęszczają się przez to, robią się piękne, zielone. I drzewa i krzewy są takie, które naprawdę bardzo lubią strzyżenie, bardzo dobrze to znoszą i powinniśmy je strzyc. Tak wygląda ładnie po wizycie u barbera. No dobrze, niech będzie fryzjer. Barber to tak bardziej od brody. No tutaj brody nie ma, więc niech będzie, że po wizycie u fryzjera.